Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy temat dla reportera w ostatni dzień sierpnia. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy oczywiście na wasze telefony niezmiennie do 9.45. Linia otwarta specjalnie dla was. I co? No i tak, mogę zdradzić, że Jarkowi bardzo się spodobała. Zbyt entuzjastycznie. Spodobała się oprawa muzyczna przed wejściem na antenę. Muzyczna była fantastyczna. Człowiek założył słuchawki, sobie młode lata przypomniał. Tak jest. 65 529 55 29, mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. Jechałem właśnie Gronowską i chciałbym poinformować, że ulica Gronowska jest otwarta, Hopka jest zmieniona, ale żeby nie było za miło, no. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby pół Gronowskiej wysypać grysikiem i ten grysik teraz lata po wszystkich samochodach. Czyli... I tak się zastanawiam, czy wykonawca zasługuje na kwiaty i motyle, czy nie zasługuje. To już zostawiam do decyzji państwu. To może zróbmy tak, bo jak znam tę historię z tym właśnie grysem kamiennym, to on po paru dniach się, że tak powiem, wyjeżdża. Macie go wszędzie wtedy w okolicy. I może wtedy, bo nie wiem, jak się panu przejeżdżało przez próg w ogóle? Przez próg rewelacyjnie. Rewelacyjnie, ale zwolnił pan, nie, że można było... Oczywiście. Bo gorzej jakby tak go zrobili, żeby nie było różnicy. No dobra, to może państwo gronowianie nam tutaj poradzą, powiedzą, czy jest rzeczywiście lepiej, czy ten grysik faktycznie przeszkadza, bo może teraz w ten sposób ograniczają prędkość na Gronowskiej, że po prostu na całej ulicy trzeba wolno jechać. Bo, może tak być. Bo się szyby wyczoskają. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy bardzo. A propos Gronowa, proszę państwa, wczoraj był telefon, czy będzie ścieżka z Leszna do Gronówka. I wczoraj była konferencja prasowa pana prezydenta Borowiaka, który mówił o różnych planach związanych z pieniędzmi unijnymi, z tak zwanymi ZIT-ami, czyli pieniędzmi specjalnie dla tego regionu Leszno i okolice. I mówił, że jednym z wniosków będzie wniosek właśnie o ścieżkę do Gronówka. Także no jeszcze nie w tym i nie w przyszłym roku, ale w najbliższej przyszłości taka ścieżka rowerowa do Gronówka. Ptaszki gdzieś ćwierkają. Powstanie. Także jest nadzieja. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Słyszymy siebie. Proszę ściszyć radio, bardzo proszę. Już wyłączyłem. Świetnie, słuchamy pana. Ja mam taką, no, nie propozycję, ale do burmistrza, do Jarocina, bo z Jarocina dzwonię. Dawniejszy stary posterunek zarośnięty chwastem, jak to wygląda? I co by... W koło budynku jest. No i tam częściowo już ludzie mieszkają i nie wiem, co to. No ale to burmistrz powinien zareagować na służby jakieś. Chodzi o usunięcie chwastów. No nie wiem, no w koło do starego posterunku, nie? Uh-huh. Gdzie to wygląda, to aby tam nie było jakiegoś zarządcy ani tego, nie? Ale tam już policji nie ma, jak rozumiem, to jest dawny posterunek. Nie, bo to jest stary posterunek, dawniejszy. Dobra, no okej. Okay. Panu burmistrzowi polecamy to miejsce, co by miejskim służbom wskazał, jeżeli to jest tylko miejski teren, to jak najbardziej. Dobrze, 65 529 55 29. Co tam jeszcze ciekawego u państwa? Jak tam Hopka na Gronowskiej? No właśnie, mieliśmy telefon Leszno-Gronowo, był Jarocin. Kto następny w kolejce? Zapraszamy serdecznie. Czekamy na telefony, linia jest teraz wolna. Tak jest. I wszelkie tematy, co tam państwo mają? Ja wczoraj miałem piękną dyskusję tutaj, prawda? Szanowni słuchacze, o rowerzystach. Tak, zdecydowanie. Mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, ja mam taką uwagę. Chodzi tutaj o Lidl i trapez. Idąc w stronę trapezu od Lidla, jest wjazd do Lidla, między trapezem a tym. Idąc prosto, tam nie ma żadnych pasów do przejścia dla pieszych, czy do ścieżki rowerowej, a jednak
tamtędy się chodzi. Tu do Lidla wszystkie przejścia, wszystko jest okej z tej drogi, a jak idąc na wprost, nie ma w ogóle przejścia dla pieszych oznakowanego. Nie ma i chyba kiedyś nawet była odpowiedź, że nie będzie, z tego co nie pamiętam. Będzie. Z tego co pamiętam, no. Że tam no. nie no przebytywa. No tak trudno tam wymalować pasy? Żeby to jakoś bezpiecznie było? No bezpiecznie to... Samochody wjeżdżające czy wyjeżdżające po prostu nie widzą tego, nie ma przejścia i jedzie, nie? Mhm. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. No, dziękuję. Pozdrawiam. A tak, a propos wczorajszej dyskusji o rowerzystach, o alei 21 października i tym przejściu przez... Mhm. Dąbrowskiego, tak. Właśnie. No, faktycznie wczoraj, słuchaj, jak na życzenie. Sytuacja, jadę sobie autem, dojeżdżam do przejścia, zasadniczo nic nie widać, znaczy nikogo. A to niespodzianka? I nagle ile fabryka dała młody człowiek, ale autentycznie, no, totalnie na pełnym pędzie, jak ktoś tam wczoraj ładnie mówił, że jest stop, tak, jest stop, jak, stop jak byk, ale po prostu, no autentycznie, no tak darł, że ja już nauczony doświadczeniem właśnie wolno tam podjeżdżałem, rozglądając się, nikogo nie widziałem, a mimo to po prostu to były dosłownie 3 sekundy i młody człowiek po prostu przeleciał przez te pasy. No, spotkanie z samochodem to takie... No, no młody człowiek... Różnie mogłoby się skończyć. Niezwykle... Nieduży, także nawet trumienka też nie byłaby jakoś strasznie obszerna. Odbieramy. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzwonię w takiej może nietypowej, ale raczej przestrzeniowej sprawie. Zdarza mi się ostatnio wyjeżdżać o 22 tutaj ulicą Spółdzielczą na wysokości Eurokomfortu, Euroline'u. Autobus komunikacji miejskiej ma odjazd godzina 22.09, z tego co się orientuję, a on już stoi na przystanku o 22.00. No jest niesamowity kocioł przez ten autobus. A przystanek jest, jak rozumiem, gdzieś na przejeździe, na ulicy, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. To nie jest zatoczka autobusowa, tylko stoi po prostu na najezdni. On ma tam wyznaczone te swoje paski, no ale mówię, no to jest Armagedon, wyjeżdża dużo ludzi z Euroline'u, z Eurokomfortu, a on sobie stoi praktycznie te 10 minut na jednym pasie, no i jest nie do ruszenia. Ja myślę, że też przywozi z miasta i nie tylko znaczy, ten, on czeka, kierowca, czeka chyba na te zmiany. Ale też pewnie przywozi na 22. Nie, bo to jest autobus komunikacji miejskiej. One a znam osoby, które jeżdżą tam właśnie na drugą zmianę. No i mówię, no jeżeli ma odjazd 22.09, no niech wyjedzie się ta 22.08, no to te samochody pracowników wyjadą, no nie ma wtedy miksu. No tutaj jest ostatnie 2 dni, to jest koszmar jakiś. A wcześniej tak nie bywało? Jakaś zmiana była we składu jazdy? Nie, właśnie nie. Tylko ten jeden autobus, to jest numer 115, jeżdżą różne autobusy o tej godzinie, a zauważyłem, że to jest numer 115 boczny, także że no, wyjeżdża 10 minut, stoi, blokuje praktycznie pas. Bo tam ma koniec z trasy, tam jest pętla po prostu, no może by po prostu urządzić tam pętlę z prawdziwego zdarzenia. Pętla jest kawałek dalej, te autobusy po prostu stoją sobie tam, jak przyjadą prędzej. I przed odjazdem po prostu sobie stoją na tym parkingu, jak się wjeżdża do MPC-u. A mówię, no większość, jak ja zauważyłem, przyjeżdża z tych autobusów po prostu 22.08, 22.07, a ten sobie przyjeżdża, po prostu staje na przystanku, stoi, drzwi są pozamykane, 22 punktualnie, 22 staje na przystanku i się stoi. No okej, okay. No dobra. Jakby tutaj... Ale myślę, że właśnie słuchacz chyba mnie nie zrozumiał, że ten autobus przywozi też dowozi ludzi. Tak z miasta, bo nie każdy korzysta, stoi, tak. I potem chwilę stoi i czeka, żeby zabrać z powrotem. No dobra, no tam by się pewnie zatoczka przydała. No, czy się taką zatoczkę da zrobić, no bo co? No nie odjedzie przed 22.09, jak ma 22.09. No. No to niekoniecznie. Ja bym się, to wtedy nie, też nie ma by się... nic bardziej wkurzającego, jak autobus przyjeżdża przed, czy odjeżdża przed godziną. To dużo bardziej irytujące niż spóźnione. To telefon rozgrzany do czerwoności byśmy pewnie dzień mieli. Dzień dobry. A propos telefonu, odbieramy kolejny. Witamy. Dzień dobry. Panie witamy. Miałem konieczność skorzystania z
komunikacji miejskiej naszej i z czego jestem bardzo zadowolony, bo i prawie, że punktualnie i czysto w środku, natomiast nie wiem, kogo należałoby tam skarcić, bo korzystałem z linii numer 2, czyli do Szczyrzewic i jest tam przystanek koło na tej ulicy chyba Lotniczej, koło takiej figurki Matki Boskiej. Okej. I tam, proszę pana, ten przystanek, no, nijak się ma do tych przystanków w mieście. To znaczy, jedynym mankamentem, może nie tylko, jest brud. Wszędzie w mieście pięknie, ładnie, czysto, natomiast tam dla odmiany bardzo, nie było nawet gdzie usiąść, bo takie brudne siedzenia. To ja bym miał tylko tyle. Bo nie wiem, kto się zajmuje tym. Czy to zakład komunikacji, czy ktoś inny to sprząta. Czy wiem, że jest taki serwis przystankowy w MZK. Natomiast ta Lotnicza to jest granica miasta, czy to już jest gmina Świerczyn? Tak, to jest tam granica miasta. To jest tam nad tym rowem takim, co płynie woda ze Szczyrzewic w kierunku do Henrykowa. No, no, tylko mówię, czy to jest już... Tam jest taki mostek. To jest chyba graniczna ulica. No dobra, no cóż, zapytamy... To jest pętla, tam kawałeczek dalej jest pętla w Szczyrzewice. Zapytamy pana dyrektora MZK, czy to do nich należy sprzątanie tych przystanków? W mieście pięknie, ładnie, no te przystanki ładne, czyste, trudne, natomiast jakby pan się tam przejechał, nie powiedziałbym pan, że to miasto Leszno. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję również. 65 529 5529. Komunikacyjnie nam się zrobiło. MZ-kowo nam się zrobiło. O, tak. Zobaczymy, co dalej. Dzień dobry. I mamy kolejny telefon, witamy. Dzień dobry. Witamy. Jakiś czas temu dzwoniłem w sprawie tych drzew tam w Krzysku Wielkim na stację PKP, jak się idzie na Dworcowej. Czy może coś panowie wiecie, czy kolej... Na razie nie wiemy. No, jak będą, mam nadzieję, jakieś ruchy wykonane, bo to często jest tak, że nawet odpowiedzi nie ma, tylko państwo potem dzwonicie i mówicie zrobione, więc jak będzie zrobione, też poprosimy o telefon. Ostatnio tak było z Krzemieniewem, gdzie pan dzwonił. No i potem pan zadzwonił i mówi, że jest ładnie powykaszane. To co, bardzo prosimy też oczywiście. Jak tam żeby nam zgłaszać zrobione jeżeli sytuacje. Jeżeli będzie coś zrobione, na pewno zadzwoni. Dworcowa Krzycko Wielkie. Dziękujemy bardzo. I czekamy na kolejny 65 529 5529. Jeszcze myślę jeden telefon jakiś fajny nam się tutaj zmieści przed przerwą. Także proszę zadzwonić. Co tam u was? Tak. Co się dzieje? Czym żyjecie? Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja też dzwonię tylko potwierdzić tego pana, który dzwonił, że też taką sytuację kiedyś miałem odnośnie autobusu. I tak samo było. Ja też zauważyłem, że po prostu jeżeli ten pseudoparking, który tam jest dla tiru, on jest zapełniony, bo czasami jest zapełniony, to właśnie kierowcy autobusu tak robią, nie? Że oni sobie, bo tam oni mają tą w cudzysłowie pętlę, on tam nakręca tym autobusem i podjeżdża pod przystanek. Jeżeli tam stoi za dużo po prostu ciężarówek, to on tam nie staje, tylko woli podjechać pod przystanek i nawet przy zamkniętych drzwiach stać przy samym przystanku. I też byłem świadkiem właśnie czegoś takiego. Mi się wydaje, że najsensowniej było to, co tutaj pan redaktor powiedział, czyli zrobić po prostu sensowną pętlę tam, to jest raz, a po drugie ten parking, który tam wykorzystują te ciężarówki, które do tej firmy jeżdżą, żeby po prostu też to ucywilizować, bo tam jak popada deszcz, to tam jest Armagedon. To naprawdę nie jest dobrą wizytówką powiedzmy dla kierowców, którzy z całej Polski, czy nawet, nie wiem, do Europy przyjeżdżają do tej firmy. Także taki mój pomysł. Choć taki kierowca tira nie powie, ja już tu nigdy więcej nie przyjadę. Turysta to mógł. No nie, oczywiście, że nie, ale przyzna pan, że tam to zaciekawienie wygląda. Zastanawiam się, czy to jest teren. Nie wiem, czy to nie jest MPC-u czasem teren, ale to musimy się dowiedzieć. Ale wie pan, być może, tylko że płot MPC-u jest dużo dalej. No, pytanie, do kogo działka należy. Okej, no kwestia tego, że ten właściciel... No, tak to jak tam pan, taki pomysł, bo byłoby... faktycznie to jest od lat nieuregulowane tam i tam jest
Tam jest taka trochę, no, tak, wolna amerykanka w tym miejscu. Gdyby to był teren tych firm w strefie Waza, to pewnie by to już zrobili. Ale mówię, chyba i... A ja się tak obawiam, jest, że to będzie teren miejski właśnie. Właśnie miejski, no więc tutaj... być może właśnie MPC-owski. Dobra, czyli tu będzie kwestia tego, czy można urządzić... urządzić jakiś cywilizowany przystanek, który nie blokuje ulicy Spółdzielczej. Dobra, Spółdzielcza. Po raz kolejny. A do tematu dla reportera wrócimy już za kilka chwil po przerwie. Wracamy do tematu dla reportera, druga część programu i mamy już telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie, w sprawie kontenera na ulicy Henrykowskiej, kontenera na używane rzeczy. Sama często tam wrzucam, no ale niestety od jakiegoś czasu dzieje się tam coś niedobrego z tym. To jest kontener, który należy do Banku Żywności Zesznie. Zgłaszałam, co prawda, już to nagrywając się tylko, bo tylko w taki sposób mogłam. Tam po prostu się zrobiła mała przymierzalnia, a czasami jak tam jadę, to nawet jakieś nogi wystają, czyli ktoś tam sobie zrobił też i sypialnię. No, powiem szczerze, że jest to nawet strach, przechodząc tam, idąc pieszo wieczorem. Myślałam, że jakaś interwencja moja poprzez właśnie nagranie się, nagranie takiej wiadomości poskutkowało. Widziałam któregoś razu, jak samochód tam podjechał. Myślałam, że coś tam zrobią, naprawią, ale niestety tylko został kontener opróżniony i właściwie dalej czasami przejeżdżając widzę, że jest otwarty. No, nie powinno tak być, także prosiłabym o jakąś interwencję. Ale on jest otwarty, to nie jest taki kontener, jak ma, jak stoją nam na przykład na Ostrowie. Nie, to taki jest kontener, który... Taki normalny kontener, który powinien być zamknięty, a on od góry wrzuca się tam te wszystkie rzeczy, a on po prostu jest tylko na taką zakładkę, i tam można się dostać do środka po prostu. No dokładnie, można się dostać, przespać i tak dalej, także no, tak nie powinno być. Moja interwencja, tak jak mówiłam, poprzez zgłoszenie do Banku Żywności nie dała nic, żadnego efektu, także no dobrze, gdyby można było... Dobrze, poprosimy Bank Żywności, no co, albo go zamienisz na jakieś inne. Fajnie to wygląda, a poza tym przede wszystkim jest strach, bo no nie ukrywam, że tam się zbiera pewno, zbierają się ludzie, którzy też i piją alkohol, bo widać, że tam stale pełno butelek jest. Wydawało mi się, że ktoś tam już raz to sprzątał, zostały tylko worki, no ale dalej się dzieje to samo, także albo trzeba po prostu usunąć ten kontener, bo i tak dwa inne kontenery na rzeczy używane stoją na placu, na parkingu przy Biedronce, więc właściwie jest on, no może trzeba go po prostu naprawić, przestawić w inne miejsce. Okej. Dobrze, kontener przy ulicy Henrykowskiej zanotowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy Bank Żywności, żeby się może tam zainteresował i, znaczy interesują się pewnie tak, bo pani mówi, że opróżniają, tylko no może faktycznie jak tam ma się robić takie miejsce. Nieciekawe towarzysko. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. W sprawie tych szczekających piesków. Słucham takiego programu w telewizji. Prowadzi go Cezar Milan. Jest wspaniały dla właścicieli psów, którzy nie mogą sobie poskromić swoje zwierzęta, które uporczywie szczekają przy płotach, w domach, gdzie tylko. Jest to na programie, tak przeczytam, jak jest napisane, no to Teople. Bardzo, bardzo pouczający program, bardzo dużo można z tego wywnioskować, co zrobić z psami, które po prostu nie słuchają. Które są no po prostu właściciele są uzależnieni od swojego psa, nie pies uzależniony od właściciela, który mu mówi, co ma robić, tylko po prostu jest odwrotnie. I ten Cezar jest wspaniały, on potrafi tak wszystkie zwierzęta, nie tylko psy malutkie, duże, agresywne, potrafi tak ujarzmić, że warto naprawdę popatrzeć. Warto popatrzeć, niech po prostu właściciele psów jakichkolwiek, nawet kotów, którzy nie mogą sobie poradzić, popatrzą, bo naprawdę to jest warto, to jest późno wieczorem, jest warto popatrzeć, bo jest bardzo pouczający i nie mam zwierzęcia w tej chwili, ale
patrzę, bo jest naprawdę... bardzo polecam ten program. Nawet książkę można kupić. Dziękujemy bardzo. To jak wydał jakiś behawiorysta. Tak, jest właśnie behawiorystą. Rzeczywiście miałem niejednokrotnie okazję obejrzeć. To jest National Geographic. Ty się z panią dogadasz, bo ja to tak nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi, ale ty, rozumiem, jesteś również fanem i... Behawiorysta-kynolog wychowuje psy. Polecam, na pewno się znajdzie. Tymczasem telefon kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zadaję takie sprawy, bo tam dzisiaj widzę, znaczy słyszę, że jest temat o autobusach. To tu na ulicy Wilkowickiej, gdzie jest Euroline, to też niektóre autobusy normalnie zajeżdżają pod zakład pracy, a niektóre autobusy zatrzymują się na ulicy, nie dość, że robią korek, samochód nie może ani wyprzedzić, to jeszcze wchodzą piesi, to jest tak gdzieś około połowa autobusu przeważnie, jak ludzie wysiada, to jak rowerzyści jadą, to ludzie w ogóle nie zwracają uwagi, że tam rowery jadą. A przecież to jest droga pieszo-rowerowa, to chyba trochę piesi też powinni patrzeć na to, nie? Powinni, aczkolwiek na drodze pieszo-rowerowej pieszy ma zawsze pierwszeństwo. No i też co innego jest, jak idzie pieszy normalnie wzdłuż, a co innego jak pieszy przechodzi w poprzek drogi, nie? Tak. Jak wyjdzie 30 osób, to... zdziwiony, że rower się pojawił, a zaś jak do jakiegoś wydarzenia dojdzie, to zaś będzie coś tego, nie? Oczywiście winny rowerzysta, nie? Rowerzysta będzie winny, gdyż pieszy ma zawsze pierwszeństwo. No tak, no i co? Jak przeorganizować sytuację przystanków autobusowych w okolicach? Ale nie, mówię, niektóre właśnie autobusy wjeżdżają na teren zakładu pracy, ale niektórym po prostu się, nie wiem, albo nie chce, albo spieszy, nie wiem. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzisiaj temat autobusów na strefie Waza nam tutaj króluje. Zdecydowanie. No nie wiem, no nie wiem. Wybudować jakiś węzeł przesiadkowy tam? No ale teraz znowu oznacza to inwestycje. Prawda. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry, mam pytanie. Dwa dni temu dzwoniłam odnośnie Wacława w Święciechowie. Czy udało się uzyskać jakąś odpowiedź? Tak, przepraszam, to mi wyleciało z głowy, ale z panem wójtem rozmawiałem. Sytuacja jest troszkę skomplikowana, ponieważ tam gmina nie dysponuje własnym terenem. I pan wójt mówi, że będą się starać o taki teren i będą się starać urządzić plac zabaw, choć żadnych dat nie ma. Póki co wiem, że jest, bo mówił mi to pan wójt, czy plac zabaw przy szkole. Natomiast no on, pan wójt mówi, że zdaje sobie sprawę z tego, że tam przy szkole to niekoniecznie, bo tam może kolidować z zajęciami szkolnymi. Natomiast postarają się tak zrobić, żeby on był na przykład czynny w weekendy. Cały czas. No właśnie, bo ten plac zabaw przy szkole, on jest zakluczany. Zamykany. Tak. Więc pan wójt powiedział, że będą to tak tutaj zmieniać, żeby on był czynny w weekendy. Natomiast taki plac zabaw na tym osiedlu jest planowany, choć na razie żadnych dat pan Marek Glowiek nie podawał. Po prostu gmina musi gdzieś tam zdobyć teren na taki plac, bo to na terenie gminnym musi być. Także plany są, ale jeszcze nie konkretne. Dziękuję bardzo. I pozdrawiamy. Jeszcze 4 minuty tematu dla reportera, także zapraszamy serdecznie. Dzisiaj ruch, no, bardzo taki, powiedziałbym, przyzwoity. Cieszymy się bardzo. Przypominamy państwu, że dzisiaj się kończy sierpień. Mm-hmm. Definitywnie i nieodwołalnie lato 2023 odchodzi, bo od jutra już jest meteorologiczna jesień. Pierwszy dzień września. Tak jest. To jest data, której chyba boją się. Może nie wszyscy, ale większość uczniów. No więc słuchajcie, no jeszcze jak macie jakieś wakacyjne tematy do załatwienia, to też możecie szybko zadzwonić, bo jutro już koniec wakacji i już będziemy robić tematy szkolne bardziej. Czy robocze. Tak. Są pracownicze. więc jeszcze ktoś coś ma do tego dzisiejszego wydania? Bardzo prosimy, będziemy zadowoleni. Może ktoś po prostu zaśpiewa. Nie, no jeszcze nie jest adio pomidory, bo pomidory to jeszcze tak przez miesiąc spokojnie będą, co mnie zresztą bardzo cieszy, bo teraz są najlepsze, najbardziej dojrzałe, najlepsze sosy wychodzą. No, taką smakę teraz na pomidorę dostałem. No, jaj, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy jest droga do Sławy ze Wschowy otwarta? Kiedy będzie otwarta droga ze Wschowy do Sławy? Dobrze. Ja nie wiem, natomiast może ktoś będzie wiedział, może to ustalimy się. Zanotowuję w każdym razie. Dziękuję bardzo. I pozdrawiamy. Droga Wschowa, Sława. No tak, tamte objazdy rzeczywiście...
Kurczę, kiedyś Bartek coś tam ten temat mi mówił, ale zapomniałem właśnie, kiedy on to mówił. Kiedy są tam te terminy zgodne z umową, bo zawsze jest kwestia na kiedy, na ile czasu jest kontrakt zawarty. Tak, Bartek nie jest bardzo zajęty i nas słyszy na dole, to może akurat w ciągu tych 2 minut jeszcze podskoczy do nas tutaj na górę. Jeżeli tylko ma jakieś informacje oczywiście. Tak, 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 tak. 65 529 55 29. Ostatnie kilka chwil, dokładnie 2 minuty do końca programu, także bardzo proszę. Tak jest, a my przypominamy Państwu o tym telefonie z samego początku naszej audycji. Gronowska już jest przejezdna, próg został poprawiony, choć uważajcie i nie jedźcie zbyt szybko, gdyż gryz kamienny zalega. Co oznacza, że komunikacja miejska też już kursuje tamtędy normalnie. Widziałem komunikat na stronie MZK. Mamy telefon. O, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę mówić, jesteśmy na antenie. Ja dzwonię ze Strumiennej. Chodzi mi o drogę, którą została wczoraj zamknięta w związku z budową wodnicy. Dzwoniłem do starosta, chciałem się dowiedzieć, kiedy będzie otwarta. Nic nie wiedzą, dopiero będzie wykonawca coś mówił na ten temat. Czy coś pan Adamek się dowiedział? Wczoraj był telefon. Był telefon, ale rzeczywiście nie udało nam się dostać żadnej odpowiedzi. Chodzi o objazd ewentualny i chodzi o to, kiedy będzie droga ze Strumiennej otwarta. Może tak. Się dzisiaj uda. Nie jest łatwo, ale mój Boże. Od poniedziałku rozpoczyna się rok szkolny, a tutaj dzieci są dowożone przez rodziców, także mamy problem. Chodzi o te drogi polne, które tam są, Strumienna Jastrzębie, Strumienna Sławęcice. Prosiłem o... Dzieciaki zacierają ręce, że może im się upieczy. Ale tutaj rodzice... jest firma, która też produkuje... i dojeżdżają ciężarowe auta i kręcą się, nie wiedzą, którędy dojechać. Dobrze. A żadnych znaków objazdu nie ma na naszym terenie. No szkoda, bo by się przydała. Właśnie taka organizacja ruchu, wykonawca zazwyczaj jest zobowiązany do takiej organizacji, a tutaj jak żadnej informacji nie ma, to nie fajnie, ale jeszcze sprawdzimy, może pogonieni. No 5 dni temu dzwoniłem do starosta w tej sprawie, miało być w ciągu 7 dni wcześniej poinformowani wszyscy o tym zamknięciu drogi, ale nie było tego. No i tak to zostało wykonane, że jesteśmy zamknięci. Strumienna. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i to by było na tyle dzisiaj. Teraz tak, za pół godziny kwadrans samorządowy. W kwadransie samorządowym będziemy gościć panie z Wydziału Rozwoju, które od jutra wielki festiwal. Zapraszamy Leszczyński, bardzo serdecznie. Jak to się nazywa? LUFA, Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny. Artystyczny będzie się działo na ulicach i nie tylko. Bardzo dużo aktywności wszelakich, a o szczegółach właśnie za pół godzinki. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.